Gdzie są wszyscy? Stasiu! Basiu, Władku! Chodźcie się poganiać! Co się tutaj stało? Witaj, wietrze. Drzewa! Drzewa! Bawiłem się tu kiedyś z takimi dziećmi. Była tam Basia, Stasia... Wietrze, one odeszły. Co? To niemożliwe. To były jeszcze dzieci. Tu nie ma już nikogo. Jak to nikogo? Drzewa, powiedzcie mi, co się stało? Wszystko zaczęło się, jak do Markowej przybyli niemieccy okupanci. Wraz z nimi pojawiła się śmierć. Zaczęli mordować Polaków, a później wszystkich Żydów. Tylko za to, że byli Żydami. Niektórzy próbowali ratować się na różne sposoby. Uciekając przed śmiercią, Saul Goldman i jego synowie ukrywali się dzięki pomocy miejscowego policjanta. Ale Polakom zaczęła grozić śmierć również za pomoc Żydom i wtedy policjant kazał rodzinie Goldmanów opuścić ich kryjówkę. Błąkali się po okolicy. Widziałyśmy ich rozpacz i cierpienie. Przyprowadziłyśmy Saula tutaj, do Ulmów. Wiedziałyśmy, co robimy. To byli dobrzy ludzie, o otwartych sercach. Zasadzili wiele drzew i dbali o nas jako własne dzieci. Widziałyśmy, jak Józef budował w lesie kryjówki Żydom i przynosił im posiłki przygotowane przez żonę Wiktorię. Byli dobraną parą. Mieli w sobie dużo miłości i wiele zainteresowań. Te wszystkie zdjęcia zrobił Józef swoim aparatem. O, Basia i Stasia z Władkiem! A to kto? Dawno cię tu nie było. To ich młodsze rodzeństwo. Franciszek, Antek i Marysia. Pamiętam, Stasia i Basia nie mogły się doczekać, kiedy pójdą do szkoły. A Władek potrafił mnie przegonić. Oj, i często się wygłupiał. Wszyscy lubili się wygłupiać i bawić. Mieli też obowiązki. Józef hodował jedwabniki. My, drzewa mor, wydawałyśmy dzieciom liście, którymi karmiły gąsienice. No właśnie, ale co się stało z dziećmi? W domu Ulmów ukrywały się jeszcze Lea i Gołda. Z małą córką Gołdy, Reszlą. Żydzi zamieszkali na strychu. Dom Ulmów znajdował się na uboczu, a my, drzewa, skutecznie go zasłaniałyśmy. Z czasem wszyscy zaczęli czuć się coraz bardziej swobodnie. Goldman z synami pomagali Józefowi przy garbowaniu skór, a Lea i Gołda wspierały Wiktorię w domowych obowiązkach. Relacje między domownikami stawały się coraz bliższe. Reszla była w tym samym wieku co Basia i Stasia, więc szybko znalazła z nimi wspólny język. Kiedy tylko mogły, spędzały razem czas. Dorośli starali się chronić dzieci przed koszmarem, który rozgrywał się dookoła. Jednak co chwilę przypominał on o sobie hukiem wystrzałów z pobliskiego miejsca egzekucji. Ludzie na wsi gadali. Ktoś widział Reszlę bawiącą się na podwórku. Ktoś inny, odwiedzając Ulmów, słyszał kroki dobiegające ze strychu. Wiktoria coraz częściej znajdowała anonimowe karteczki z ostrzeżeniami. Pewnego dnia do Józefa przyszedł ten sam policjant, który dawniej pomagał Goldmanom i poprosił o wykonanie portretu. Jednak to był tylko pretekst. Nazajutrz zobaczyłyśmy, jak prowadzi do Ulmów niemieckich żandarmów. Zaczęłyśmy szumieć z całych sił, żeby zbudzić mieszkańców. Jednak było już za późno na ucieczkę. Tragedia Ulmów przestraszyła mieszkańców Markowej. Mimo strachu, w 7 innych domach niemiecką okupację przetrwało co najmniej 21 Żydów. Między innymi 7-osobowa rodzina Welców, która przeżyła wojnę u Antoniego i Doroty Szylarów, wyemigrowała do USA. Przeżył również 13-letni Abraham Izaak Segal. Ukrywał się u Jana i Heleny Cwynarów, a po wojnie wyjechał do Izraela. Polacy ratowali Żydów z zagłady nie tylko w Markowej. W całej okupowanej przez Niemców Polsce takich przypadków były tysiące. Dziękuję wam, drzewa, za wasze świadectwo. Lecę nieść dalej tę opowieść, by pamięć o dobrych ludziach nie zaginęła.
Józef i Wiktoria zostali pośmiertnie odznaczeni medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2023 roku Kościół katolicki beatyfikował całą rodzinę Ulmów.